W dzisiejszym odcinku i wiesz jak, przetestujemy moc rozdzielczości UHD na lisie, rzucimy kiełbasą i puścimy kota. Patrz, patrz, łata! Krupek! Łata! Krupek! Łata! Krupek! Cześć, witajcie w programie I wiesz jak. W naszych odcinkach opowiemy Wam o najciekawszych nowinkach technologicznych. Zapraszamy, Jędrzej. I Karolina. I nasza słodziutka Lisia. Na buziaków potrzebuję. Tak, buziaka. O! Każdy chce oglądać filmy w jak najlepszej jakości. No i na rynku mamy telewizory Full HD, 4K UHD. Tylko tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi i co wybrać? Powiem Karolina. Ja. Ja tego nie powiem. Masz rację, że w sklepach jest naprawdę ogromny wybór telewizorów z dużą rozdzielczością. Te popularne modele Full HD mają ponad 2 miliony pikseli. To dużo. To dużo, ale w nowym standardzie Ultra tych pikseli jest 8 milionów. Czyli 4 razy więcej. No dokładnie, a bardzo powszechną wiedzą jest to, że więcej znaczy lepiej. Jędrzej, czy wolisz 2 miliony czy 8 milionów? To co wybierasz? I jeżeli byłyby to dolary, to wolę 8 milionów. To. No przy dolarach wiadomo, ale przy pikselach też. Tych milionów ważne, żeby było jak najwięcej, bo dzięki temu możesz oglądać co tylko zechcesz, nawet w super małej odległości. Nawet najmniejszej? Tak małej też? Tak, no może być. Okay. Ale mam dla Ciebie jeszcze jedną fajną wiadomość. Telewizory Samsung posiadają bardzo fajną funkcję poprawy jakości obrazu. One jak gdyby same podciągają jakość tego, co oglądasz, na przykład filmu z kablówki, do jakości UHD. No i ja wiem, jak to się nazywa. Serio? Jak? To się nazywa, moja droga, UHD upscaling. Bardzo dobrze. A telewizory SUHD posiadają bardzo podobną funkcję, ale dodatkowo podciągają jakość kolorów. I tu Cię zaskoczę, bo też wiem, jak to się nazywa. I to naprawdę się nazywa SUHD remastering. Wiesz? A to jest w ogóle bardzo fajna funkcja, o której opowiemy Wam więcej w jednym z następnych odcinków. A dziś podsumowując, powiem tylko, że wszystkie te czynniki, o których mówiliśmy, powodują, że obraz w telewizorach Samsung jest jak żywy. Jak żywy? Mhm. No dobra. To chodź, Liska, pokażemy Ci kilka żywych obrazów. Na przykład... Sucha żywiecka. Wow! No, patrzy. No, jest. UHD. Działa. Jak to te... No dobra. To co? Spotęgujemy pieskowi doznania? Dobra. Patrz na to. Okej. Miałaś rację. Czyli Liska potwierdza zarówno kwestię odległości, jak i potęgę rozdzielczości UHD. Dokładnie. To działa. No miałaś rację. No jasne, że miałam rację, bo ja zawsze mam rację. Dzisiaj miałam rację i w przyszłym odcinku też będę miała rację, także zapraszam. Zawsze masz rację. Do zobaczenia. No, Lisa. No. Lisa. Uwaga! Kupując telewizor UHD, zwróćcie uwagę, czy posiada on specjalny certyfikat.